Dostojni jubilaci, zaproszeni goście. Drodzy Państwo, Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego już w bardzo piękny sposób powitała Państwa na dzisiejszej uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Ja również serdecznie Państwa witam. Jestem zaszczycony, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie, że tak licznie żeście tutaj przybyli na uroczystość bardzo ważną dla naszego społeczeństwa, dla samorządowców, uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego. I tak jak w 72, 73 roku towarzyszył Marsz Mendelsona Państwu, tak dzisiaj podczas tej uroczystości również przypomnieliśmy właśnie Marsza Mendelsona, który rozbrzmiewał 50 lat temu. Drodzy Państwo, 50 lat to jest ogrom czasu. Na pewno każdy z Państwa znalazł kiedyś chwilę czasu, żeby przypomnieć sobie, co się wydarzyło przez te 50 lat. Na pewno były i trudne chwile, ale myślę, że te wspaniałe chwile, te wspaniałe momenty również w Państwa umysłach, w Państwa historii istnieją. Drodzy Państwo, ja tak patrzyłem na daty urodzeń Państwa i tak sobie powiedziałem, że wszyscy Państwo jesteście tymi dziećmi powojennymi. Jakie to były czasy, doskonale Państwo pamiętają, że to nie było łatwo. Te lata powojenne, odbudowa kraju, to nie były łatwe czasy, ale również nie były łatwe czasy dla Was w poszczególnych rodzinach. Niemniej jednak myślę, że to, co Wam przyświecało, ten cel, został osiągnięty. Drodzy Państwo, 50 lat Waszego wspólnego pożycia to jest pewna historia. To jest pół wieku Waszej miłości, Waszego współdziałania właśnie dla dobra rodziny. I jakże te słowa tutaj przysięgi małżeńskiej wypowiedziane 50 lat temu są w dalszym ciągu aktualne. Drodzy Państwo, przez te 50 lat również w życiu naszej gminy, naszej społeczności nastąpiły wielkie zmiany. Wszyscy te zmiany, drodzy Państwo, na pewno odczuwacie i widzicie. Ale to nie jest zasługa pracowników, ówczesnych włodarzy, bo to jest również zasługa Państwa. Ja patrzyłem na twarze tutaj poszczególnych jubilatów i mógłbym powiedzieć śmiało, że każdy z Państwa zapisał się w historii naszej gminy. Każdy z Państwa w sposób większy, mniejszy budował tą gminę, cieszył się z jej rozwoju, a myślę, że takim największym zwieńczeniem sukcesów naszej gminy to był rok 2020, kiedy po 120 latach Lututów powrócił do miast polskich. Myślę, że to jest też ogromny sukces i patrzę, tutaj jest sporo jubilatów z Lututowa. W grudniu ostatniego grudnia kładliście się Państwo do snu na wsi, a obudziliście 1 stycznia w mieście. Także to jest ogromna zasługa i za to Państwu serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, te 50 lat to również szereg innych zmian i takich faktów historycznych, chociażby wybór papieża Polaka na papieża. Takie przykre historie, które musieliśmy wspólnie też przeżyć, mówię, musieliśmy, bo ja również w tym czasie byłem już osobą dorosłą, chociażby stan wojenny, najnowsza historia, pandemia, wojna w Ukrainie. To wszystko, drodzy Państwo, są takie wydarzenia, które na pewno w każdym umyśle Państwa zostały i długo będą zapamiętane. Ale, drodzy Państwo, to co też Pani Kierownik powiedziała, rodzina to najważniejsza jednostka życia społecznego w naszym kraju, która jest chroniona konstytucyjnie. I myślę, że tutaj te wszystkie działania naszego państwa ukierunkowane są właśnie, żeby wspierać tą rodzinę w różnego rodzaju sposoby. Czy to się wypełnia i spełnia, to muszą też Państwo sami odpowiedzieć. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że Państwo podczas tej 50-letniej historii małżeństwa na pewno Państwo te swoje obowiązki małżeńskie wypełnili, te obowiązki w stosunku do dzieci, to każdy z pewnością z Państwa starał się, aby
wykształcić swoje dzieci, aby im pomóc w każdym przypadku, w każdej potrzebie, a na pewno też się to przekłada na wnuki, mam nadzieję, że prawnuki, i za to również serdecznie Państwu dziękuję. Tak jak powiedziałem, to Państwo również braliście udział w tworzeniu historii gminy Rudutów, byliście jego uczestnikami. Również jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, chciałbym pogratulować odznaczeń przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale to jest jakaś namiastka podziękowania i wyrażenia podziękowania w ten sposób przez nasze państwo. Drodzy Państwo, chciałbym też jedno zdanie powiedzieć odnośnie tutaj współpracy z jednostkami, z innymi podmiotami gospodarczymi. Nie chciałbym tu wejść w słowo pana wiceprzewodniczącego Przygorka, ale tylko nawiążę tutaj jednym zdaniem. Ta współpraca między Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Rudutowie układa się wspaniale. Współpraca ze spółdzielnią dostawców mleka również. I właśnie te dwie instytucje również przygotowały dla Państwa upominki. I dlaczego o tym mówię? Bo te upominki z Rejonowego Banku Spółdzielczego wiążą się z pewną rządową obietnicą. Drodzy Państwo, wiele się mówi o 50 plus dla małżeństw w długoletnim pożyciu małżeńskim. Życzę Państwu, aby ten projekt, ten program dofinansowania tych małżeństw z wieloletnim stażem małżeńskim, żeby się ziścił, a prezent z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Rudutowie ściśle jest związany właśnie z pracą. To tak namiastem. Drodzy Państwo, życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, dużo radości, dużo spełnienia marzeń, ale też, drodzy Państwo, no nie ukrywam, bo ten wieloletni staż małżeński to jest ogromny bagaż doświadczeń i żeby te trafne porady, te doświadczenie również przelało się na Państwa dzieci, wnuki, bo drodzy Państwo, nie wyobrażam sobie życia bez jakiegoś wsparcia właśnie Was, drodzy jubilaci. Życzę Wam też przede wszystkim następnych wspaniałych jubileuszy. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo słonecznych dni, ale dużo też radości każdego następnego dnia. I żeby to spuentować, drodzy Państwo, życzę Wam, żebyście kochali i byli kochani. Dziękuję bardzo. Proszę o